Albert Einstein, Maria Curie, Karol Darwin, Mikołaj Kopernik, gdzieś tam za mną Arystoteles, Platon, inni wielcy filozofowie, biblioteka, w jednym miejscu zebrana kwintesencja ludzkiej mądrości, dorobek pokoleń naukowców, myślicieli, tych, którzy starali się ująć w ludzkich myślach istotę tego świata. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o swojej misji, z którą przyszedł do tego miasta. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Paweł przybył do Koryntu, miasta otwartego, miasta, które było wielkim portem, jednym z największych portów antycznego świata. Tam przewijali się ludzie z różnych stron. Tam przewijali się także naukowcy, filozofowie, myśliciele, ludzie, którzy głosili mądrość. Paweł przychodzi tam i mówi, nie jestem kolejnym filozofem, nie jestem kolejnym tym, który przyszedł, aby wygłosić jakiś mądry wykład przed wami, a wy przyjdziecie, wysłuchacie go jak jakiegoś teatralnego przedstawienia, ale przychodzę, aby głosić wam słowo, które przychodzi, aby poruszyć wasze serca i wasze umysły w inny sposób. Przychodzę nie z wyniosłością mowy, nie ze wspaniałymi przemówieniami, tak jak inni filozofowie i myśliciele. Nie oczekuję waszych braw, nie oczekuję waszego uznania, ale słowo, które chcę wam głosić, to słowo, które ma przemienić i przemieni wasze życie. Proste, zwyczajne, może nieraz nie za bardzo podobające się wam, ale słowo, które niesie wam życie wieczne. Słowo o Jezusie Chrystusie. Słowo o tym, że w Jezusie Chrystusie darowane jest nam nowe życie, tu i teraz, i życie wieczne. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, która przewyższa nasze ludzkie poznanie, naszą ludzką logikę. Paweł mówi o Bogu, że Bóg stoi ponad tym wszystkim, ponad naszą ludzką logiką i mądrością i przemawia do każdej i każdego z nas. Nie tak jak filozofowie czy uczeni, nie teorią, ale w rzeczywisty, realny sposób, praktyczny. Bóg przemawia do każdej i każdego z nas, także dzisiaj, poprzez swoje słowo.